sprawdzimy, jak różne materiały przewodzą prąd elektryczny. Mam tutaj przed sobą kamień, piasek, ołówki grafitowe oraz drut miedziany w izolacji. Aby sprawdzić, jak dany materiał przewodzi prąd, zazwyczaj używa się specjalistycznych mierników, takich jak na przykład widoczny tutaj miernik uniwersalny. Dzisiaj jednak do zbadania przewodnictwa elektrycznego wykorzystamy specjalny wskaźnik – tauronka. To nie jest zwykły pluszak. Tauronek ma w sobie baterię i układ elektroniczny, który pokaże nam, czy testowany materiał dobrze, czy źle przewodzi prąd. Gdy coś dobrze przewodzi prąd, tauronek wydaje sygnał dźwiękowy, a diody jasno świecą. Gdy przewodnictwo jest słabe, świecą się tylko diody. Gdy testowany materiał nie przewodzi prądu, nie ma żadnej reakcji. Zacznijmy od kamienia. Widzimy, że nic się nie dzieje, a zatem kamień nie przewodzi prądu, czyli jest izolatorem. Zobaczmy, jak zachowa się suchy piasek. Suchy piasek też jest izolatorem. Czas na test ołówków grafitowych. Słyszeliśmy sygnał, a diody jasno świeciły. Oznacza to, że grafit prąd przewodzi. Ostatnim materiałem jest drut miedziany. Dotykamy końcówek i okazuje się, że miedź jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu. Inne metale również. Nie należy się temu dziwić, bo testowany tutaj przewód jest używany w domowych instalacjach elektrycznych. Sprawdźmy jeszcze, co się stanie, gdy jeden zacisk naszego wskaźnika połączymy z miedzią, a drugi z izolacją. Prąd nie płynie, czyli izolacja otaczająca przewód chroni nas przed dotknięciem części, która przewodzi prąd. Gdy jednak zauważymy, że izolacja w przewodzie zasilającym jakiegoś urządzenia jest uszkodzona, to nie wolno go używać. A co z wodą? Jest izolatorem czy dobrym przewodnikiem prądu? Sprawdźmy. Widzimy i słyszymy, że woda prąd przewodzi. Sprawdźmy teraz, czy będzie miała wpływ na przewodnictwo piasku. Okazuje się, że jak najbardziej ma. Zwilżony wodą piasek zaczyna przewodzić prąd. Z tych testów możemy wyciągnąć ważne wnioski dotyczące bezpiecznego korzystania z elektryczności. Przede wszystkim mokrymi rękami nie obsługujemy urządzeń elektrycznych. Sprzęty elektryczne należy również chronić przed dostępem wody, chyba że są do tego specjalnie dostosowane. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy my sami też przewodzimy? Jak widać, owszem, człowiek prąd przewodzi, choć nie tak dobrze jak metale. Gdy prąd przepływający przez ciało człowieka jest duży, może doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia. Uważajmy zatem i nigdy nie dotykajmy nieizolowanych części instalacji elektrycznej.